Witam bardzo, bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj Patryk Schreiner. Cześć Patryku. Cześć Aniu. Patryk, uczestnik Akademii Transmisji na Żywo, Justyny Kopeć. Patryku, zanim przejdziemy do Akademii Transmisji na Żywo, opowiedz mi trochę o sobie. Powiedz, czym zajmujesz się na co dzień? Wiesz co, na co dzień jestem handlowcem. W zasadzie jestem w kadrze menedżerskiej, która opiekuje się doradcami do spraw sprzedaży. Jest to branża budowlano-dekoracyjna. Z wykształcenia jestem medykiem, bo ukończyłem zdrowie publiczne i też jestem masażystą. Natomiast z wyboru tak naprawdę tych zawodów nie wykonuję z racji różnych propozycji, które miały w przeszłości miejsce i były bardziej korzystniejsze. Od 2 lat jestem związany z branżą marketingu sieciowego. Równocześnie też zainspirowałem się bardzo mocno social mediami z racji tego, że tak naprawdę zaczynałem od zera, czyli nie wiedziałem w ogóle, jak obsługiwać Facebooka, jak pisać posty, jak poruszać się technicznie po różnych platformach. I uważam, że w przeciągu 2 lat zrobiłem tak niesamowity progres wobec obsługi tych narzędzi i też poruszania się i też dostrzeżenia potencjału, że myślę, że to też odnalazłem jednocześnie swoją drogę rozwoju, być może drogę zarobkową poprzez właśnie social media, bo nie tylko w odniesieniu do marketingu sieciowego, ale być może to też, że uczestniczę w Akademii Transmisji Live pozwoli mi na to, żeby rozwinąć na przykład kompetencje trenerskie. W przyszłości zakładam i też mam takie nastawienie, że chciałbym się rozwijać tym, by też móc dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami z innymi osobami. Moją taką największą pasją to jest jazda konna, aczkolwiek narzekam bardzo mocno na brak czasu i to wynika też bardziej z tego, że ten czas nie jest po prostu poukładany i nie jest dobrze wykorzystany poprzez planowanie. Niemniej to jest taka trochę krótka informacja o mnie i do Akademii Transmisji Live tak naprawdę trafiłem przypadkiem, w sensie takim na Justynę trafiłem przypadkiem z racji tego, że z firmą, którą współpracuję w marketingu sieciowym, bardzo mocno rekomenduję Justynę, jej pracę i jakby jej wiedzę, więc skusiłem się na to, żeby rzeczywiście dołączyć do grupy mentoringowej, a poprzez grupę mentoringową dotarłem dalej na grupę Akademii Transmisji Live. No właśnie, Akademia Transmisji Live, to znaczy tak, mówisz o tym, że trafiłeś przez Justynę, do Justyny przez przypadek. Uważam, że to był najlepszy przypadek w twoim życiu, bo ona moje życie odmieniła również. Natomiast jakby jest bez wątpienia tak, że Akademia Transmisji na Żywo to jest takie miejsce, w którym dobrze czują się zarówno osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki, jak i te, które pierwsze kroki w transmisjach mają już za sobą. Ty jesteś w tej drugiej grupie, prawda? Bo dołączając do Akademii Transmisji na Żywo, miałeś już doświadczenie w robieniu live'ów. Powiedz mi proszę, co z takiej perspektywy, z twojej perspektywy osoby już doświadczonej właśnie daje ci uczestnictwo w tej akademii? Wiesz, to na pewno takie szczegóły techniczne, czyli na co zwracać uwagę, by na przykład uczestnicy, publiczność, która nas ogląda, która gdzieś tam obserwuje, zwraca na różne elementy podczas tej transmisji live. Ja nie zawsze byłem świadomy tego, że na przykład odpowiedni kadr jest istotny albo oświetlenie. Oczywiście oświetlenie wiedziałem, natomiast odpowiedni kadr, ton głosu, tak żeby ta kamera rzeczywiście się nie ruszała. Aczkolwiek w ostatnim czasie zacząłem bardziej zwracać na to uwagę, bo sam osobiście nie lubię, jak coś tam mi lata po ekranie i nie mogę się skupić, czy to na osobie, czy na treści, która jest przekazywana. Myślę, że też kwestia takiego poukładania, tak, czyli to, co Justyna mówiła, że będziemy też pracować z checklistą, czyli jakby odniesieniu się do tego, na co powinniśmy zwracać uwagę, jak przygotować się do tych transmisji live, bo nie jest problemem zrobienie samej transmisji live, ale jakby zrobienie jej z efektywnością, czyli po pierwsze, żeby nas słuchano, a po drugie, żeby rzeczywiście osoby, które, tak jak ja, współpracują z marketingiem sieciowym, uważam, że tutaj też trzeba mówić troszeczkę o tym profesjonalizmie, że to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj z przypadku i z przypadku możemy sobie nagrać nagranie tylko i wyłącznie dlatego, bo naszły nas takie emocje, euforia i tak dalej. A dotychczas myślę, że tak było w niektórych momentach, że rzeczywiście uważaliśmy, że nagranie transmisji live to już jest bardzo dużo i bez względu na to, czy ona jest poprawnie, czy niepoprawnie, ważne, że ona jest nagrana. Na pewno też kwestia zadań, które Justyna też przekazała, jakby też zaczynanie takimi małymi krokami, czyli
odpowiednie przygotowanie się do tego tematu, bo część uczestników też widziałem, że jakby też nie do końca się przygotowała do tego, nie wzięła tego na poważnie, ale ja biorę te tematy, które Justyna gdzieś tam podsuwa jako zadanie, bardziej na poważnie, bo te początki budują też dalszą perspektywę naszych kolejnych kroków, czy też naszego doświadczenia i też wiedzy, którą zdobędziemy. Mówiłeś o tym, że jeszcze 2 lata temu ten świat mediów społecznościowych to był gdzieś bardzo, bardzo daleko od ciebie. Teraz jesteś w tych mediach. Powiedz mi, dlaczego warto być w social mediach? Wiesz co, jeżeli ktoś ma takie nastawienie, że chciałby się bardzo rozwijać, w sensie takim, że kocha ludzi, jakby z natury ma taką osobowość, że rzeczywiście ma chęć dzielenia się czymś z innymi i uważa, że to są inspirujące treści, to myślę, że jak najbardziej to jest sposób na to, żeby dotrzeć do swoich uczestników na transmisji live, czy też publiczności, ale jednocześnie to też pozwala na to, że jeżeli mamy jakąkolwiek pasję, umiejętności i chęć przede wszystkim podzielenia się ze światem, to jest najlepsza droga. Nie ma innej drogi jak media społecznościowe. 80% naszego czasu wolnego spędzamy najczęściej w internecie i też przeróżne badania pokazują, że nawet na imprezach towarzyskich często zaglądamy do social mediów. Najlepsze korzystanie to jest korzystanie z social mediów w formie kibelkowej, przepraszam za określenie, ale tak to wygląda, tak to jest i zawsze podglądamy. I myślę, że chociażby w przypadku Instagrama, Facebooka to są bardzo, bardzo pomocne platformy do wypromowania własnej osoby, czy to własnego biznesu, pomysłu, hobby, czegokolwiek, więc nie bez potrzeby wzięło też się pojęcie takie, czy też stwierdzenie, że jeżeli nie masz Facebooka, nie masz Instagrama, to po prostu nie żyjesz. I osoby, które mają chęć rozwijania swoich pasji i umiejętności, a też jestem bardzo mocno HR-owy, czyli ja lubię ludzi, też odpowiednio potrafię ich odmotywować zarówno do pracy, w aspekcie też pracy zawodowej i różnych tematów. I myślę, że jestem w tym dobry i mógłbym ten temat bardziej pociągnąć właśnie w stronę rozwoju w social mediach i inspirować coraz bardziej ludzi, ale jednocześnie korzystanie z tego, że ja ich inspiruję, to też na tym zarabiam, bo nie jestem w internecie po to, żeby sobie po prostu porozmawiać, po to, żeby ci ludzie cały czas czerpali inspirację, ale jednocześnie chciałbym, żeby to było takim w przyszłości moim głównym źródłem dochodu. A które medium jest twoim ulubionym? W którym czujesz się najlepiej? Jeszcze raz. Które medium społecznościowe jest twoim ulubionym? Wiesz co, myślę, że Facebook, dlatego że od tego się po prostu zdecydowanie zaczęło. Natomiast gdzieś tam w kolejnym temacie jest Instagram. Ja oczywiście mam ten profil na Instagramie. On oczywiście jest prosty, tak mi się wydaje. Natomiast brakuje mi też takiego uporządkowania co do Instagrama, czyli jak też zacząć tam robić transmisję live, jak na przykład trafiać do większej ilości osób, czyli o kwestie zasięgów, jak pozyskiwać tych ludzi. Troszeczkę wiem, o co chodzi z hashtagami. Widzę, że im więcej, im bardziej efektywniejsze są te hashtagi, nie jakieś takie wymyślone, nie trafiające konkretnie pod temat napisany posta albo pod temat zdjęcia i do tego jakiś opis, no to takie tematy wiem. Natomiast na obu platformach chciałbym się rozwijać, natomiast zawsze nie da się tak, że z jednego i z drugiego jesteśmy najlepsi. Musimy po prostu wybrać swoją drogę. Zdecydowanie bardziej bliższy mi jest Facebook, dlatego że to jest taka platforma, gdzie tak naprawdę mamy przeróżne grupy wiekowe. Od nastolatków po tak naprawdę wiek poprodukcyjny, czyli osoby, które są na emeryturze, do których możemy dotrzeć, a na Instagramie takich osób nie trafimy. Więc jeśli w odniesieniu do marketingu sieciowego i produktu, który posiadamy, to Facebook jest zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię rozwoju, czyli pójścia w stronę social mediów i jakby uczenia innych też, poruszania na tych platformach, to myślę, że zdecydowanie grono młodsze, czyli Instagram. A powiedz mi, czego ludzie mogą się dowiedzieć, obserwując twoje media społecznościowe? Jaki obraz Patryka się z nich wyłania? Wiesz co, obraz, myślę, Patryka, który tak naprawdę przeszedł w swoim życiu ogromną metamorfozę i obojętnie cokolwiek w życiu się nie działo, zawsze potrafiłem znaleźć to rozwiązanie na wyzwanie.
I w wielu kwestiach ludziom się po prostu wydaje, że pewne tematy są po prostu nie do przeskoczenia, że no po prostu nie da się tego zrobić. A ja jestem jakby takim przykładem trochę determinacji, wytrwałości, ale samozaparcia i też takiego określenia celu długoterminowego, bo ja kiedyś byłem jakby w zupełnie innym punkcie życia, który dla wielu rówieśników z mojej grupy był nie do przeskoczenia. Po prostu wiele osób mających podobne doświadczenia do mnie po prostu źle skończyło i nie poradziło sobie z tym, że miało jakieś tam wyzwania życiowe. Ja jednocześnie określając sobie cel, widziałem gdzieś tam to światełko w tunelu, że jestem w stanie odmienić swoje życie i poprzez wybory, poprzez decyzje i tą determinację da się. Więc troszeczkę to była kwestia rozwoju osobistego, czyli wówczas, mimo tego, że ja nie znałem nikogo z tej branży rozwoju osobistego, nie wiedziałem, kim jest Brian Tracy, bo to było na poziomie 17, 18, 19 roku życia, czyli bardzo dawno temu, bo już mam 32, to wówczas wtedy miałem taką chęć bardzo mocno rozwoju. Natomiast wiesz co, ja też się urodziłem z taką naturą, że ja po prostu muszę dawać ludziom wartość. Nie wiem, w jakim temacie jeszcze dokładnie. Natomiast nie zrezygnuję z marketingu sieciowego, bo jakby temat niezależności, nawet takiej powolnej budowania sobie, jest po prostu dla mnie bardzo istotny i, no i uwielbiam firmę, z którą współpracuję, bo jakby też mam doświadczenia związane z produktem, które po prostu mi pomogły być dziś takim człowiekiem, jakim jestem, żeby się z czymś tam nie borykać. Natomiast myślę, że kiedy poukładam sobie w głowie, czym konkretnie chcę się dzielić w tych internetach, być może będzie sposobem to po Akademii Transmisji Live, żeby też ludzi inspirować do tego, żeby zaczynali się pokazywać w internecie, zaczynali prowadzić transmisję live, czyli może stworzenie jakiegoś e-booka, takiego niewielkiego, czyli takie trochę kopie Justyny, ale oczywiście no, nie będę Justyną, bo Justyna Kopeć to jest Justyna Kopeć. Natomiast podzielenia się takimi tipsami na zasadzie właśnie, jak pomóc tym osobom, tak, żeby i poprzez to, że wyciągnę do nich tą swoją pomocną dłoń, podzielę się doświadczeniem, być może zyskam nowe relacje, nowe osoby też do biznesu, ale jednocześnie być może te osoby będą miały jakieś inne narzędzia, z którymi to też będą mogły się podzielić ze mną. I tak na koniec, Patryku, takie pytanie. Mówiłeś, że dużo czasu zajmuje ci praca, prawda? Że jesteś ciągle w takim zawodowym rozbieganiu, a udaje ci się zachować work-life balance, równowagę pomiędzy odrobiną czasu dla siebie, a właśnie czasem na rozwój? Wiesz co, pracuję w dalszym ciągu nad tym. Jak kończę pracę, rzeczywiście to staram się wyłączać od tego, co się dzieje na przykład na moim telefonie, po prostu gdzieś tam z boku. Nie zawsze mi się to udaje, bo jakby ten moment, kiedy kończę pracę, pojawiam się w domu, jest jakby też częścią tego nadrobienia czasu, kiedy rzeczywiście wykorzystuję, a w zasadzie marnuję swój czas na etacie i trochę poświęcę. Natomiast to nie jest zawsze czas produktywny. To są jakieś tam reakcje na Facebooku, tak żeby mieć dalej kontakt ze swoimi odbiorcami. Natomiast nie zawsze on jest wykorzystywany produktywnie. Natomiast już coraz bardziej umiem odpoczywać i znajdować ten balans, ale to jest jakby element jeszcze w dalszym ciągu do wypracowania, żeby to było poukładane. Ja uważam, że jestem na bardzo dobrych torach, bo to, że jestem chociażby u Justyny i to, że jakby sukcesywnie wykonuję zadania, ale poza tym, co się dzieje na grupie, jakby jeszcze nie znalazłem takiej chwili, żeby rzeczywiście zerknąć na tematy poboczne, to jeszcze brakuje tego poukładania co do balansu, czyli że na przykład 3 godziny to jest totalne wyłączenie od wszystkiego, teraz zbieram siły, ale czasem jest tak, że po prostu jestem wyłączony na cały wieczór i rzeczywiście to jest forma odpoczynku. Ta forma odpoczynku jest poprzez siedzenie chociażby na balkonie, posłuchanie muzyki, audiobooka, czegokolwiek, bardziej w tą stronę idę, czyli wykorzystuję odpoczynek jednocześnie rozwijając się, bo to jakby można dwa tematy załatwić ze sobą. Fantastyczna energia od Ciebie, prawda i świadomość. Jestem przekonana, że zrealizujesz wszystkie swoje marzenia, czego serdecznie Ci życzę. Ja absolutnie zaczynam Cię tutaj lajkować, followować i czerpać wartość od Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja również. Dziękuję, do zobaczenia.